Siemano, witam Was Panchart w kolejnym odcinku z serii Retro, Potyczki i YouTuberów, w którym będziemy się ścigać. Tak, po raz kolejny założymy stylowe, skórzane rękawiczki i zasiądziemy za kierownicą klasycznej, brytyjskiej, sportowej furmanki. Przekręcimy kluczyk stacyjce, wrzucimy tryb drive na automacie, wciśniemy gaz do dechy i polecimy przez łąki, przez pola na złamanie karku po trupach, byleby tylko być tym pierwszym, byleby tylko być tym lepszym, byleby tylko stanąć na podium. I taki jest plan. A więc dziś potyczkujemy się w grze Lotus Turbo Challenge 2, oczywiście na Amidze. Gotowi, a więc... Box. Set. Go. A więc tym razem to mi przypadł zaszczyt rozpoczęcia kolejnego sezonu potyczek i podejrzewam, że dlatego jako ten pierwszy będę chłopakiem do bicia, przynajmniej przez jednego, to na pewno, no ale to zobaczymy, nie? To się okaże. W każdym razie, zanim przejdę do samej rozgrywki, swojej rozgrywki, garść zasad, taka naprawdę garstka. Otóż, skrzynia, manual lub automat, jak kto woli, przyspieszenie albo wychylenie gajgi do przodu, albo przycisk, to jak tak naprawdę kto woli, bo to nie ma znaczenia i lecimy po prostu na punkty. Wygrywa ten, kto uzbiera ich najwięcej. Może się zdarzyć, że ktoś zajedzie najdalej, ale będzie miał mniej punktów, to nie ma znaczenia, ponieważ gramy na punkty, a w tej grze można zajechać dalej, nazbierać mniej punktów. To zależy, jak będzie szło. I to tak naprawdę tyle. Nic więcej. Aha, i tylko jeszcze trzeba wpisać swój nick w rogu, wiadomo gdzie. I to wszystko. No dobra, no to lecimy. Czy tam jedziemy? No dobra, no to zaczynamy. A więc tak, skrzynia biegów, automat, ja tak sobie wybieram, oczywiście. Oczywiście Panchart, acceleration, czyli przyspieszenie przyciskiem i to wszystko. I lecimy. I pierwszy etap. To będzie przeprawa na pewno, bo Lotus dwójka do najłatwiejszych absolutnie nie należy. Pamiętam, mój cel jest taki, może tak. Trzeci etap, czyli mgła. I to jest mój cel. A co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Oczywiście na początek przepychanka. Tu trzeba wszystkich ładnie wyminąć, ominąć, objechać. Bo w przeciwnym razie będzie źle. Zieloni są najbardziej upierdliwi. Patrzcie, udało mi się ładnie wszystkich zrobić. To już jest plus. Ale jak to się mówi, nie mów ten, nie mów hop, dopóki nie przejedziesz, nie? Czy jakoś tak. A dlaczego w tej grze jest tak, że pomimo tego, że zajedziesz dalej, możesz mieć mniej punktów? Ponieważ to wszystko zależy od czasu, jaki uda nam się, jakby to powiedzieć, zachować na sam koniec przy przejeździe przez metę. Po prostu im więcej czasu zostaje nam, zostają zliczone, doliczone do punktacji i po prostu wtedy mamy więcej punktów. Możemy przyjeżdżać naprawdę w dobrym czasie się mieścić, no i zdobywać więcej punktów, a możemy przejechać dalej i zdobywać tych punktów po prostu mniej. Bo będziemy się właśnie tutaj, prawda, obijać. Chociaż jeszcze się nie obijemy ani razu. Ale musi być w końcu ten pierwszy raz. Właśnie, tak. Biały, kurde, on z Dubaju jest pewnie. Ten biały. Tam u nich są białe. Czy skądś tam. W sensie nie, no u nas też są, nie, ale... Ale u nich się mówi, że to jest Dubaj, znaczy u nas się mówi, że to jest Dubaj style, tak, nie wiem. Kiedyś tak u nas mówili, jak się miało białą furmankę. Bo jak wiecie, ja tam w klubie BMW tam byłem takim... No, różne rzeczy się mówiło. Dawne czasy było, minęło. Tak jest, laga. Tutaj będziemy musieli sobie skakać. O ja pindole. A ten co... Plan był dobry. Oczywiście koleś mnie tutaj, prawda? Zrobił mnie delikatnie, mnie. No i tyle. Przez krzaki też możemy skakać, tak a propos. O. Tyle, że nie zawsze działa. Ale musicie mi uwierzyć na słowo, że można. Nawet można skakać przez skały. Kiedyś już na kanale swoim grałem w Lotusa dwójeczkę. I dojechałem do etapu mgła, którego oczywiście nie przejechałem i to się raczej nie zmieni, nie? Chociaż przyznam się, szczerze, że idzie mi dobrze. A
ale to nawet dobrze, że nie pójdzie mi w sensie dobrze, że nie pójdzie mi za dobrze. To znaczy, mam nadzieję, że chłopakom ogólnie też pójdzie tak samo jak mi. To nie będzie długa rozgrywka. I taki jest plan generalnie. Ale czy wyjdzie, to się oczywiście okaże. No, powiem szczerze, że ten, że jest git. Git jest majonez jest. Kurde, jakie te brytyjskie furmanki są oporne na skręcanie, ja nie wiem. Jak one w Raul też tak skręcają, to ani sportowe, ani fajne, ani coś tam. Nie, ale przyznacie, że Lotus to naprawdę kultowa gra. Z tego co kojarzę, chyba Lotus 2 był pierwszą częścią, w sensie jedynka tego nie miała. Można było grać chyba przy połączeniu dwóch Amig ze sobą, czy jakoś tak. Chyba można było. Nie jestem pewien, czy przypadkiem Lotus 2 wyszedł na piece, chyba nie. Lotus 3 chyba wyszedł. Mogę się mylić oczywiście, bo teraz lecę z pamięci, ale wydaje mi się, że grałem też po sieci w szkole w Lotusa. Ale nie wiem, czy to było na pewno PC, czy to było w szkole i czy to był Lotus. To był Lotus, ale nie pamiętam na jakiej platformie. Może tak. Pięknie. Zachowałem 9 sekund. To jest dobre. To jest dobrze. Bardzo dobrze. Ile mam? 4 bańki. 4,5 bańki. To jest dobrze. I mamy zmierz. Twilight. Set. Go. I mamy tą samą walkę, prawda, o przetrwanie, w sensie o objechanie. Walka o pozycję. Dobra, jest. Powiedzmy, że dobra jest. Ajajajajaj. No co jest? Halo, gościu. Oni oczywiście mają tendencję do blokowania nas. Gdy tylko wjedziemy przed niego, no to przed takiego wroga, przeciwnika, nie wroga, to oczywiście robi się właśnie to. Osaczają nas i radź sobie chłopie sam. Ej, jak nie przyjadę tego, nie przyjadę z zmierzchu, to się chyba lekko zdziwię. No, ten jeden troll poszedł won. I przez takich właśnie dupków poszło mi kiepsko. Kolejny, nie? Idziesz precz. Ledwo to się zmieściłem przez nich, nie? Ja. Ale dobra. Teraz jestem na dobrej drodze. I jadę. Jadę i nie odpuszczam, ale to był fart. Gdzieś tu. Polec na... Na zmierzchu, tutaj na drugim etapie, to trochę obciach. Ale polec na mgle, to już nie obciach. Mgła to jest... Zresztą zobaczycie. Mam nadzieję, że zobaczycie, że dojadę. Ach, udało się go wyminąć. Pięknie. Poszedł. Ależ mnie nosi po tych zakrętach. Pięknie. I tu już się robi konkretnie, jak widzicie. Ale jadę. O ja. Jakiś peleton dogoniłem. Dobra moja, wyminąłem ich. To jest jak jazda po autostradzie. Doganiasz też peletony i zaczyna się walka. Musisz się wyswobodzić, powymijać wszystkich. I jedziesz pierwszy, jedziesz dalej, na spokojnie. Jak się jedzie po autostradzie, dojeżdżasz do takiego peletonu, to wyłącza się tempomat i jest walka. To znaczy, tak ja mam, no. Mówię jak jest, jak Mariusz Max Kolonko. Właśnie. Zaraz się mnie tutaj silnik zatrze. Takich obrotów dostał. Aha, to jest ten moment. To jest ten moment, kiedy wypadasz i nie wiesz o co chodzi, bo furacz za szybko jechał. I nie jesteś w stanie się złamać w zakręty. Ale jakoś idzie. Jakoś. To jest dobre słowo. Jakoś idzie. No to co za... Dobra. Chyba ostatni etap. Ostatni. Tak, ostatni chyba.
dobrze by było zyskać trochę na czasie. Może się uda wyminąć to wszystko barachło. Poszli wyprecz. Dobra, jest. Idzie, ej, idzie. 7 sekund, 6, 5. Dojeżdżam do mety. 2 sekundy. To powiedzmy sobie, że jest tak sobie. Powiedzmy sobie wprost. 9 baniek, tak? 9 baniek, 189,665. No i dobra. No to lecimy teraz ze zmgłą. Wymijanka. Okej, okay, udało się, wymijanka. Pięknie. Tutaj skupienie max. Jak przyjadę mgłę, to się zdziwię. Bo od czasu jak posiadam Amigę, mgły nie przejechałem. Oczywiście nie mówię od czasu jak posiadam Amigę za młodego, bo mgłę przejeżdżałem nie raz za młodego. Nie przejechałem mgły jak posiadam Amigę aktualnie. Może tak. Takie wyjaśnienie. To raz. To znaczy nie przejechałem mgły, bo ciężkie i tak dalej, ale niech ktoś spróbuje gadać. I jeszcze robić to w miarę z sensem, tak jak no ja, powiedzmy, że z sensem. I jechać, nie? To jest dopiero wyzwanie. A ja mam bardzo średnią podzielność uwagi, bym powiedział. Po mnie będzie jechał, a nie powiem kto będzie po mnie jechał, ale po mnie będzie jechała ta osoba, która wszystkich muci. Tak naprawdę. I pewnie ten mój wynik to będzie... Coś tam się poczłapie, nie? Ale tyłka nie urwę, nie? Zasiądzie za kierownicą i on urwie tyłek. Ale... Na nominację przyjdzie czas. 8 sekund. To już skończyłem? Jeszcze nie, jeszcze jadę. Jest ta mgła, to jest po prostu straszny etap. Nie dość, że mamy wąsko, to zakręty są takie, no właśnie. I jeszcze te barany. Teraz już chyba umoczyłem. No właśnie, i teraz weź go wymiń. Nie do zrobienia, tak naprawdę. Jeszcze jeden checkpoint przejadę? Przejadę, no i dobra. Ja cię kręcę. No patrzcie, co się dzieje. Przez nich nie mogę jechać. Dobra. Ej, a arcade stick... No, tu się... Też się sprawdza. Co to było? Ach, bo tutaj tak można. To... Nie dojechałem. Prawie dojechałem do mety. A więc mój wynik 11 baniek, 715,510 punktów. I robimy podsumowanie i czas na nominację kolejnej osoby. No i tyle. I czy jestem zawiedziony? Nie. Czy jestem zaskoczony? Nie. Tak jak mówiłem, uda mi się dojść do trzeciego etapu, do mgły. Celowałem w 12 baniek, coś powyżej 12 baniek, ale się nie udało. Pierwszy etap troszeczkę zawaliłem, drugi chyba jednak bardziej zawaliłem. Generalnie uzbierałem 11,715,510 punktów. To jest dobry wynik. Dobry wynik, chciałem mieć 12 baniek, ale no wiadomo. Wynik, który jednak zrobi osoba ograna, objeżdżona w Lotusie. A kolejną osobą, która będzie po mnie teraz grać, jest osoba pewnie objeżdżona w Lotusie, która pewnie skopie mi tyłek, ponieważ kolejną osobą, którą nominuję, będzie Krzysiek Parzych. Tak jest, także Krzych, teraz twoja kolej, kluczyki w dół, rękawiczki na ręce, pedał w podłogę, automat albo manual, co wolisz i lecisz, tylko pamiętaj, a nie, to brytyjska fura, to kierownicę masz z dobrej strony, bo ty w Anglii to się zgadza akurat. Ej, to już masz fory na start, to wiesz co, to życzę ci... Żeby ci się gajga w drugą stronę, działały ci kierunki, że w lewo to w prawo, a w prawo to w lewo i tak przejedź. O, tego ci życzę, bo nie chcę przegrać.
A tak serio nie, to życzę Ci powodzenia, pokaż na co Ciebie stać, pokaż co potrafisz, ale nie kop za mocno mnie i nie ustawiaj poprzeczki za wysoko. Zobaczymy, zobaczymy. No ja jestem ze swojego wyniku zadowolony, bo tak jak mówiłem, od czasu gdy posiadałem Amigę po raz drugi, kilka lat wstecz, no to nie udało mi się jeszcze przejść mgły w Lotusie dwójeczce. Kiedyś tak, a dziś teraz już nie za bardzo, chyba już po prostu wiek robi swoje. Tak to mniej więcej wygląda. Także jeszcze raz, mój wynik to 11 paniek, 715 510 punktów. Kolejna osoba, Ksysiek Parzych, a ja już się będę z Wami żegnał. Także dzięki wszystkim za obejrzenie, pozdrawiam Was Pęczat i do następnego. Trzymajcie się, cześć!